Nie uwierzysz, co znalazłam! Pyszne czekoladki! Połowę zjadłam! WTF! 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 Cześć! Witam Was w kolejnym niecodziennym odcinku na tym kanale. No cóż, musicie mi wybaczyć tą mocno jednak legową otoczkę. Znajdujemy się bowiem w moim sklepie, który po prostu zajmuje się sprzedażą Lego oraz w sumie gier Lego i nie tylko, więc cóż to może być innego jak nie Lego? No i gier w sumie nie ma. Moi drodzy, znajdujemy się tutaj z kilku powodów. Otóż ten tydzień był dla mnie mega intensywny. Odwiedził mnie nie tylko Klockopedia, spędziliśmy naprawdę fajny czas sobie gadając, ale i wczoraj byli u mnie wspaniali fani, których zresztą spotkałem w Historylandzie chociażby. Także super, dostałem od nich taki piękny, pamiątkowy obrazek, który gdzieś mi tutaj na pewno w tym sklepie będzie stał. I dostałem od nich super ciekawą rzecz, jaką są, moi drodzy, czekoladki. I cóż, z czekoladkami wiąże się taka się ciekawa historia, że ich było znacznie więcej, ale jak dostałem i poszedłem z pieskiem na spacer i wróciłem, to tylko zostałem moją dziewczynę, która mówiła: no, pech! Wróciłeś z pieskiem? Nie uwierzysz, co znalazłam! Pyszne czekoladki! Połowę zjadłam! No właśnie, moi drodzy, niemniej dostałem takie oto czekoladki. Cóż, nie ma na nich loga Lego, więc trochę to takie WTF, więc sprawdźmy, czy w ogóle to fajne, moi drodzy. Nie znam przepisu na te absolutnie, niestety, jakże pięknie wyglądające czekoladki. Jestem prawie że pewny, że były one robione w foremkach specjalistycznych do Lego. Niemniej na studiach nie mamy napisane Lego, więc no tutaj nie będę, prawda, ich dała pod kategorię Lego. Sprawdzamy więc, czy one są w ogóle fajne. Jak widzicie, wyglądają całkiem fantastycznie, wyglądają całkiem fajnie, całkiem pięknie. Było ich znacznie więcej, a zobaczmy, moi drodzy, z czym je się je. A jedne są w takiej formie hipka, bardzo ładnie i bardzo dobrze zresztą oddanego. No z tyłu wygląda to trochę gorzej, ale wiadomo, cudów też nie ma. Ale z przodu, serio, to wygląda lepiej niż jedna podróbka nieraz, naprawdę. Jedna podróbka wygląda gorzej. Cóż, gorzej teraz z kolsuszkami, bo widzimy, że jedne study tu się ładnie odlały, inne nie, ale generalnie nie będę narzekał, również trochę lepiej niż z niektórymi podróbkami. Z tyłu oczywiście nie ma mowy o studach, no bo jak żeby to zrobić? I szczerze, trzymają się też lepiej niż niektóre podróbki. Moi drodzy, ale spotkaliśmy się tu po co innego właśnie, po to by sprawdzić, czy w ogóle fajne są, prawda, takie oto czekoladeczki, więc moi drodzy, czekajcie, mam tu pierwszą. Dajemy pierwszy raz i... powiem wam, fantastyczne, serio. Muszę spytać o przepis. Miękkość taka fajna, perfekcyjna, prawie się rozpływają w ustach. Super, naprawdę. Teraz rozumiem, czemu dziewczyna tyle zjadła. Nie, naprawdę, fantastyczne, muszę spytać o przepis. Spróbowaliśmy więc klocucha. A spróbujmy teraz hipala, moi drodzy. Drugą figurką bowiem jest taki oto hipal. Czy on jest w ogóle dobry? To jest taki sam. Nawet ciutko lepszy, bo jest mniejszy, nie jest taki duży jak tamten klos. Więc łatwiej się go jeszcze gryzie, jeszcze bardziej się rozpływa w ustach. Nie, moi drodzy, dzisiaj sprawdzaliśmy wyjątkowo pierwszy raz nie klocki, a klockowe czekoladki. I one w ogóle są bardzo fajne, bardzo świetne. Ja przypuszczam, że przepis na takie czekoladki znajdziemy bez problemu w internecie, więc możecie go sobie bardzo szybko wyszukać, bardzo szybko znaleźć w Google chociażby. No i cóż, wystarczy, mam tylko i wyłącznie foremki, odpowiednie Lego, ale nie muszą być oczywiście Lego, w sensie możecie zrobić w każdej innej, bo one są tak dobre, że naprawdę nie trzeba mieć więcej. No cóż, moi drodzy, ja tutaj sobie będę dalej oczywiście konsumował, bo są przegenialne czekoladki. Sprawdzaliśmy dzisiaj, czy czekolada jest fajna i generalnie jest fajna, a w wersji czekoladowej jest jeszcze fajniejsza. Także moi drodzy, ja się bardzo cieszę, że odkryłem jedną fajną przyjemność w moim życiu. Tu sobie szybko sklep zamknę, żeby moja dziewczyna mi nie przyszła, póki jeszcze mam tutaj resztę. I ja sobie ją chyba spowaszuję sam w takim razie. Ten niecodzienny odcinek w dniu dzisiejszym dobiega już końca. Wam dziękuję, ze mną byliście. Zostawcie subskrypcję, bo zazwyczaj jednak badamy tutaj klocki. I sprawdzamy, czy to klocki w ogóle są fajne. Czy czekoladki w ogóle są fajne, już wiemy. Sprawdzamy więc dalej następnego odcinka, czy klocki będą fajne. Zostawcie subskrypcję, nadróbcie inne ciekawe odcineczki. No i cóż, ja zamknąłem sklep, idę dalej się cieszyć moimi czekoladkami. Bye!